14 maja 2023. Zroba ciśnie na cuga. Do Czarnolesia cugiem jadę do Zebrzydowic. I potem tam keszować po okolicy. Tak to moja dzisiejsza decyzja. Że na cuk mam 5 minut, no to trzeba gnać. Czy nie wiem, z którego perunu trzeba będzie wsiadać. Dobra. No i co się zagrało i co nie gra. A cuk już kiedyś pojedzie. Już go zgłosili. Peron pierwszy. Dobra. No to ja jest. No teraz a on pojedzie, oni go dopiero do Zabrzega zgłosili. Bo to tak chyba jest, że to sprzężone jest zarazem. Ale mamy stać w miejscu widocznym dla maszynisty. Jedzie. Zebrzydowice. Kaiser Ferdinandowo Nordbana. Tam widać kierunek Czechowice, tudzież Katowice i Cieszyn. Tam na Cieszyn odbijają. Zresztą ten cug jedzie na Cieszyn. W sumie to też mogło jechać na Cieszyn. Nie, ale jakoś tak wyszło, że idzie jakoś kobita. Oto sytuacja już jest taka, że w dwóch miejscach żeś już był, czy co? Jednego kesza na stacji żeś nie znaczał. Drugi ciężko było, ale się udało. Teraz jadymy na trzecie miejsce do zamku w Kuńczycach Małych. Też tam będzie czynne, bo jest winał ósmo. Chyba ja. Gdzieś jest niedaleko. To jest druga na Cieszyn. W Kuńczycach Wielkich. Ja. Mnie się to zawsze myli. Kuńczyce Małe, Kuńczyce Wielkie. Ale że słyszą, że te małe Kuńczyce terytorialnie są większe od Kuńczyc Wielkich. Także słyszą. Tam po
pokazuje, że mam do tego zamku jechać. Zespół zamkowy kończy kanałę. A, jest otwarty kanał. Nie, zamek. Końcica małych. Tu już wiele razy był. Majki są zawrzyte. Ludzi nie ma. Ale na dziedziniec się dowlisz. Gościniec u Noszaka. No słuchajcie, Noszak to był taki książę cieszyński, który słynął z bardzo dobrej dyplomacji. Jak ktoś chce sobie więcej o nim obejrzeć, to niech sobie obejrzy Historia bez cenzury. Tam pan Drewniak dość fajnie o tym opowiedział. Ruch pieszy obowiązuje, więc stosujemy się do tego. Jak ktoś nie wie, to jest właśnie dwór Czelów z Czechowic. To jest dwór obronny w Końcicach Małych, który zniesiono w końcu XIV wieku. W 1560 roku zamek został rozbudowany przez związanego z książęcym dworem Piotra Czele z Czechowic i jego żonę Katarzynę Odrowąż-Sedlnicką z Holtic, czyli kajsiszcze. Nadali mu formę czworoboku z renesansowym arkadowym dziedzińcem, który właśnie widzicie. Prowadziła do niego brama umieszczona w jednym z narożników, ozdobiona herbem rodu Sedlickich. Do bramy prowadził most przewieszony nad fosą okalającą zewnętrzne mury. Z drugiej strony dwór chroniony był przez rozległe stawy. Po Czelach w połowie XVII wieku wieś z dworem nabyła szlachecka rodzina Pełków z Nowego Miasta, zaś po nich od 1837 do 1945 roku właścicielami byli członkowie rodziny folwarcznych. Z dawnego założenia zachowały się dwa skrzydła dworu. Trzecie stanowi zbudowana w 1960 roku sala widowiskowo-kinowa. Starannie odremontowany w 1995 jest siedzibą Izby Regionalnej, biblioteki, hotelu i restauracji oraz miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Nazywają to cieszyńskim Wawelem. Skrytka jest umieszczona za zgodą i wiedzą właścicieli, władzą pewnie też, ale naprawdę fajne miejsce. Kanał, że przyjechał pod kościół. No to witamy w Kaczycach. Mamy tutaj bardzo ładny drewniany kościół. Obejść go nie możemy dookoła, tylko tutaj jakiś remont. Musiałem też poczekać, bo była msza. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII wieku. Szukałem tutaj Kesza i kiedy już myślałem, że go nie wyjdzie, to że go znudzę. I dobrze. No i tak, kończymy rejsa w Kaczycach. Będziemy wjeżdżać na czaską na mocy. Ale tu coś się dzieje, jakiś remont. Co? Mamy czerwone.
Jednego słowa na takiego jak w Polsce słowo szukać tutaj raczej nie jest mile widziane, więc mamy problem z tymi keszami, bo kesza musimy chledać, a nie szukać. Pamiętajcie, tutaj się nic nie szuka, tutaj się chledą. No to mamy pierwszy kesz na terenie Czeskiej Republiki znaleziony. Uwnitrz naziemnego Velikana, czyli wewnątrz naziemnego giganta. No proszę. Łatwo tutaj się nie było dostać. Ale mamy. No a czasami się pokonuje takie pokrzywy. Ale warto było, bo skrytka znaleziono dość fajnie. Pierwsza po czeski z Czenemotry. Oczywiście w dniu dzisiejszym. Bo ja kieszę po czeski z Czenemotry już znajdował, ale w górę. Tutaj mamy budynek polskiej szkoły w Raju, czyli Kalwina Raj. Szkoła otwarta w 1872 roku, a czynna była do 1982 roku. Tak tam pisze. Ale czy to jest dali? Aha, to jest jakiś schronisko. Nie zwierząt teraz. Polska szkoła, widzicie. Nie napisane. Przewajbnięte. Budynek polskiej szkoły w Raju, szkoła została otwarta. Także napisał i powiedział. A tam jest budynek PZKO, czyli Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Czyli organizacji, która zrzesza Polaków w Republice Czeskiej. Tak jak wspominał Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, mamy pomnik po śląsku Dynkmal. Za naszą wolność zginęli na czasy II wojny światowej Badura, Brożek, Bystrym, Duda, Foltyn, Gąsior, Kopernicki, Krakowski, Małysz, Wendelin,
No, coś się nazywał tutaj Wendelin. Wendelin to wiecie, z Rudzicy. Święty Wendelin, nie? Znaczy się kaplica tam. A ten gościu był Kowolem i był z Karwiny. Zobaczcie, większość ludzi z Karwinej, jeden tu jest Orłowy, drugi z Dąbrowa, Lutynia, Górno, Frysztat, czyli dzisiejsza Karwina. I mamy budynek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Co ciekawe, jest tu Czeskofana, więc czyżby to już też było przejęte? No, no dobrze, jak się dzieje. Nie mam takiej informacji, ale żeby było potwierdzenie, że jest to ten budynek, to tutaj widzicie PZKO, Polski Związek Kulturalno-Oświatowego. Oświatowy. Powiem wam szczerze, że mnie tutaj zaskoczyło, bo tej drogi po prostu tutaj nigdy nie widziałem. Nie było jej po prostu. Więc mamy trochę problem. Jest jakoś droga, nie wiadomo jako. Ja się muszę przedostać na Karwińskie Morze. I co? I dypa. No to jestem na terenie Karwiny, kolejny kesz znaleziony. Teraz się trzeba wrócić na główną drogę. Jechać w kierunku opuszczonej wsi Łąki. Bo tam też są kesze. Jak na razie w Czechach bezpłynnie mi to idzie. Bo ja wtedy nie wiedział o tych keszach, jak ja był w tej opuszczonej wsi. Roba co za baran z siebie. No ale cóż. Kurde, żeby nam się pogoda nie zrąbała, bo jakieś deszcze tutaj przelotne zapowiadają. Ja bym zamiar i tak cugiem wracać. Ale nie zrób na tej drodze niemiłosiernie. Powiem wam, że w Tajsinzi, ale to są tereny kopalniane, które zostały zrewitalizowane. Nieźle. Nieźle to coś nie wymyślili. Mroczy się. Niedobrze. Ale nawet rajza fajna. Jakieś rasy rowerowe. Zobaczcie, jak tu się teren zapadł. Tam jest gruba Darków. Tam jest jakiś budynek. We wodzie. O, gdzie nie kminka. Od razu słyszę, że jest Polski. Re, mordę. Weź się nie drwij. Oj Boże, Boże, Boże. Trzeba do kościoła chodzić. No, jasne. Nie, to jest Czech, ale to tak, że te klnięci jest tak jakby po polsku. Podłech jakoś opuszczona droga. To są łąki w Czeskiej Republice. Jadę do Kesza, który ma być w części przyczętowy. To nie jest tylko haj. Jeszcze resztki jelendrów.
była droga, aha, tam jest droga. A ja nie wiem, co se pocić bez tebe. Jsme jako slunce bez nebe. Ale bylo tak w czasie pandemii. I kolejny kef znaleziony. W Czeskiej Republice taki to było. O, taki coś. I tu był jeszcze ołówek z kasztorami. Chledej na rowince. Rowinka to jest coś prostego. Dwa metry. Jest jakoś taśma na tym. No proszę. Widzicie go? Jest. Sprytnie. Fajnie. Łąki nad Olżą. Opuszczona czeską miejscowość. Słuchajcie, ja tu był, ja tu film realizował. Ale nie w tym miejscu. Nie w tych miejscach, Kajże, dzisiaj się znów. Tak więc dzięki keszom poznajemy nowiutkie miejsca. No, jak 200 metrów do następnego kesza. Fantastycznie ludzie w tych Czechach idzie. Mimo tego, że wskazówki i opisy są po czesku. Ale roba przeczatu już jest od 2005 roku jeździ na rajzy międzynarodowe, no to się znowu. Ja muszę pobyć. Ale chowodzić cię z tym umiem. Teraz co? Musimy skręcić, tak. Proszę, drugi ostały, chałupów już nie ma. Nieźle. 130, 126. No i widzicie, chledołek i mamy. Jest kolejny. Łąki nad Olżą. Tu po prawej stronie, gdzie nowiutki kościół w kształcie łzy, jako tęsknota tych mieszkańców za swoją miejscowością. Stąd właśnie było słychać tę piosenkę. Tu jest szlak rowerowy numer 10. Teraz moje pytanie brzmi. A jakiś tu. Taką melodię właśnie, żem tam słyszał. Czyli zwycięzca śmierci, nie? Tak, my się tu musimy teraz przedostać przez ta droga w lewo. Pojedziemy do starego kościoła w Łąkach. On już był pokazywany. No ale jest problem, bo trzeba się przedostać nie tylko przez drogę, ale przede wszystkim przez te bariery. Już od kościoła w Łąkach. Generalnie rzecz biorąc, mógłbym jechać tam prosto przez teren kopalni. O, tutaj sobie obejrzycie jeszcze ten kościół. Ja go wam pokazował przy filmie o opuszczonej wsi w Czechach, więc nie będę go drugi raz tak omawiać.
podlinkuję wam ten film, a już wcisnemy do następnego kesza. O, idą ludzie. Wcisnemy do następnego kesza niedaleko głównej drogi, a to jest stara droga właśnie Karwina Cieszy. Niestety spodziewane są tutaj opady deszczu, co się mi tutaj zapowiada na telefonie, na mobiloku. A więc głupia sprawa. Słuchajcie, tutaj że znaszał prawdziwego giganta skrytkę. Okazuje się, że mój wpis będzie pierwszy przy tym. Czemu że tak dużo tutaj napisał? Generalnie w opisie było napisane, żeby tutaj się trochę przedstawić. No więc ja tutaj napisałem to, co widzicie. Oczywiście musiałem to zrobić po czesku, bo są my na terenie Czeskiej Republiki. Ale napisałem też oczywiście po polsku. W języku literackim. Że mam 38 roków. Urodziłem się w Katowicach i chcesz przeja rajzować na kole i na nartach. Po polsku, że tego napisał, nie napisał, ale dobre. I często odwiedzą Czeską Republikę i pozdrawiam wszystkich czeskich kamratów. I Ślązoków, i Polaków, i Goroli, i wszystkich. Jadę w kierunku Karwiny. Dzisiaj kilometrów jakichś takich specjalnych nie będzie. W ogóle przy tych keszach to nie ma jakoś tak dużo kilometrów. Ale poznane nowe miejsca. No tutaj już w prawej stronie że był. Tam już mu kesze pozbierane. Cisnę na Karwina. Właściwie ja jestem cały czas w tej Karwinie, ale że niebezpieczeństwo tego deszcza. Jednak te 35 km, co najmniej 40 do chałupy na kole stąd jest. To pojawił się taki plan, ale powiem wam tak, że troszkę już mam głód. Trzeba by było coś zjeść. I zobaczymy co dali. Myślę, że jednak ten cuk jest o 6, trochę wcześnie. Ze Brzydowic. Ale naprawdę fenomenalnie idzie to keszowanie w Czechach. Fenomenalnie. Mimo tego, że opisy wszystkie są po czesku, wiadomo, godumy tutaj po czesku. Ja co prawda do was nie mówię po czesku. Ale generalnie ze strony czeską mowa nie ma mi opcji. Także zdrawiam wszystkich czeskich fanouszków. A jestem bardzo rad, że mogę naśladować wasze zemię na kole, na lizich, a także i pesi. Co jsem dělal w lyżarskim sezonie. Tak jsem naštívoval vaši zemię na skituru. A to było w Sleskich Beskidach. Tam se też znajdował keszki. Tam se radował, że mógł to dělat. No, jak widzicie, po czesku też nie wiem. Widzicie? Zespół kombi tutaj będzie grał. 23 czerwca 2023 o 16. No to może przyjadę.
No, powiem wam, pozmieniało się tu niesamowicie. Sakramencko się tu pozmieniało. Nie było tej drogi tutaj po lewej stronie. Tego tu nie było. W zeszłym roku. W łyńskim roku, jak się po śląsku mówi. Dawno sztreka była. Aż się tam znowu przyjadę. Normalnie, że pierwszą. Widzimy, że ma trzy smaki. Cóż tu tyle ludzi. To witamy was na Frysztackim Rynku w Karwinie. A mnie interesuje kiew przy ząbku. Tutaj mamy zamek dla ryszów w Karwinie. Właściwie to jest Frysztadt. Tam jest frysztacki rynek i tam se siedzi Masaryk, pierwszy prezydent niepodległej Czechosłowacji. Nie za bardzo lubił Polaków. No ale cóż, może ta kolejka się tam zmniejszyła. Pójdziemy na Marzlina. A jeszcze Coca-Cola też by się zdała. Niestety ta kolejka jest nadal. No to decyzja jest jedna. Niestety zaczęło padać. Kończymy kaszowanie na dzisiaj. Kończymy prawdopodobnie i rajza. Szkoda. Bo tak fajnie było. Takie kasze w tych czeskich reskiruntach tutaj chodziły. Zresztą ostatni był troszkę taki trudny do znalezienia. Ale się udało w ostateczności. No i cóż, no trzeba tu gdzie jeszcze raz przyjechać. Dużo kaszy mamy już znalezionych, ale no niestety w deszczu nie będę ryzykował. Tym bardziej, że no prawie 40 km do chałupy, a w deszczu by mi się to nie uśmiechało jechać. Był plan jechać cugiem i ten plan chyba zrealizujemy. Mamy godzinę czasu. Więc no, gnać czy nie gnać, no nie ma to daleko, no bo przecież, o czerwone, czerwone. No to niestety zaczyna nam padać, a więc trzeba będzie się ewakuować do cuga. Trochę mi tu zeszło teraz. Trzeba będzie no boketa. Już
Pierwsza będzie Nowokieta i cisniemy już pomału na Cuda ze Brzydowicą. Będzie ma sensu jechać. Jechałby cisniemy, mamy godzina czasu. Mało 10 km. Zgadnie się. No, jestem na żelaznym śladku roweru. Zakrażany, ale rower jest. Tutaj kiedyś chałupę malowali, chyba w niedzielę. Oby im ta farba nigdy nie wyszła. No to żegnamy się już z Czeską Republiką. Rekordowo szybki przejazd przez granicę. Deszczu. Jeszcze w Czechach, to są jeszcze Czechy. I już w Polsce. W Brzydowice? Nie, jeszcze mam Brzydowice. Muszę gnać, gnać. Szybko. Niestety leje. Więc... Powrót na rowerze do chałupy nie miałby sensu w sytuacji, kiedy jest alternatywa. Nie ubiorą przeciwdeszczowego, nie ma sensu. Nie jest spocony. Ale git, że się rajda udała, że te pogody niestety się sprawdziły, ale nie było najgorsze. A więc udało się dotrzeć. 20 minut przed odjazdem. Super. To jest ekspres Intercity Polonia. Taki oto super. Jaka w tym, nie?
Tutaj nie leje. A, jednak leje. Jednak leje, ale nie aż tak bardzo. Więc dopiero co tutaj przyjdzie. W związku z tym aby za drogę, no ale... Słuchajcie, coś co mnie bardzo pozytywnie tutaj zaskoczyło, a mianowicie ten znak był ostatnio uszkodzony, zabetonowany. Słuchajcie, zrobili go. Niesamowite. Normalnie cuda się dzieje. A ja odcisnę tu chałupie. Zatem jest mi trochę zima. Żeby zaś nie było tego kataru, ja go ostatnio. Ostatnio żeś miał katar w tym lipowskim gruniu. No ale cóż. W sumie był taki plan, żeby o tej porze realizacji się skończyć. Chociaż jutro nie idę do roboty. We wtorek też nie. No ale... w sytuacji, kiedy deszcz padę trochę słabo. Gdzieś tam pojawiały się plany, żeby wrócić rowerem z Czech. Ale kolej to też nie jest zła opcja. Dzisiaj to wszystko, dzisiaj oprócz pogody w tej drugiej części, to dzisiaj wszystko super funkcjonowało. Kesze znalezione. A więc jeden się ukrywał przede mną koło kościoła w Kaczycach. Kaczycach, ja. Myślałem, że go nie znajdę, a jednak się okazało, że go znalazł. I wszystkie kiesze znalezione. Normalnie, te co weszło koło tyłu. Plus jeszcze dwa przy ucieczce z Czech. Ja są koniec przed deszczem, bo ten deszcz jeszcze tutaj nie dotarł. Dopiero dociera, ale niestety prognoza jest taka, że to moloć cały czas. I po pierwsze mówili, że będzie przelotnie, a teraz już o tym już gadali, że cały czas. No więc nie było co ryzykować. Siadłeś do cuga i przyjechałeś za ścigiem. I to tym samym dodam. Nawet że siedział w tym samym mieście. Na pewno, jeśli chodzi o koszt, wszystko zamkło się w granicach 21 zł. Całą kolej. Czemu tak tanio? Ano temu tak tanio, że jak się kupuje u konduktora, to w weekend w kolejach śląskich nie płaci się za rower. Jak się kupuje, tak jak ja rano kupił przez internet, to niestety 5 zł na rower trzeba dać. A teraz, że kupił konduktora ze Brzdowicach i nie płaciłeś za rower. Rower teraz jechał za darmo. Więc fajnie? No pewnie, że fajnie. Więc fantastycznie. A więc cóż powiedzieć, no. Żegnam się z wami w tym deszczu i godą wam wprost, że trzymcie się i do zaś. Hej!